Dzień dobry, Marcin Piotrowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do wysłuchania planu czytelniczego, wydawniczego podcastu Literatura ze Środka Europy na listopad 2024 roku. No ale zanim co w podcaście, to ponieważ jeszcze to czas odpowiedni, to po pierwsze zachęcam Państwa do udziału w klubie czytelniczym Buch, czyli książka. W październiku 15 wersja online, spotkanie na temat książki Kim de l'Horizon, Drzewo krwi. Książka u mnie już była. Bardzo się cieszę na dyskusję o tej książce, na rozmowę. Ja na tym buchu zamierzam być. Państwa serdecznie także w imieniu Natalii zapraszam. Już w listopadzie książka Jenny Erpenbeck Iść, szedł, poszedł. Spotkanie też online'owe, więc nie trzeba nigdzie jeździć. Książki nie znam, książkę mam w planach, więc na pewno poznam i pewnie też 5 listopada zamelduję się po to, żeby o tej książce porozmawiać. Nieutulony w żalu pozostaje, ponieważ nie będę mógł z kolei wziąć udział w buchu poświęconym książce Clemensa Zetsa Pociecha rzeczy okrągłych. Ja ten zbiór już czytałem. Bardzo to ciekawe, bardzo oryginalne. Niestety ten buch będzie się odbywał w Berlinie i szansa, że tam się pojawię, jest, nazwijmy to, hipotetyczna. Natomiast ja oczywiście Państwa do przyjazdu do Berlina na to spotkanie zapraszam. Natalia nie miałaby nic przeciwko. Tyle zapowiedzi buchowych, a co w listopadzie w podcaście? Powraca Słowacja, więc na początek zbiór opowiadań Balli, Niepokój. O autorze opowiem w przyszłości, na razie warto wiedzieć tylko, że to jest autor dosyć istotny dla słowackiego współczesnego pisania i autor, który programowo nie pisze powieści, tylko opowiadania. Zbiór Niepokój będzie u mnie otwierającą książką na listopad. Chwilę później zapowiadana przeze mnie Ukraina, początek eksploracji tego kierunku. Będzie to książka Jarosława Chrycaka Ukraina, wyrwać się z przeszłości. Książka, która ukazała się w MCK Kraków w serii Biblioteka Europy Środka. Seria znakomita. Książka o Ukrainie stamtąd to jest dla mnie gwarancja jakości, no ale przekonamy się, czy tak jest w rzeczywistości. Jarosław Chrycak z Ukrainą więc też w listopadzie zagości. Zagoszczą także Anglicy na pokładzie, książka, którą zapowiadałem już kiedyś, ale która na skutek różnych dopasowań, przesunięć, no finalnie Anglicy dopłyną z małym opóźnieniem. Książka, która była u mnie miesięczną celebracją dnia tłumacza, no spowoduje to przesunięcie, że tę celebrację będziemy obchodzić także w listopadzie. No, dzień tłumacza powinien być, powiedzmy sobie jasno, codziennie, więc będziemy mówić o książce, czy ja opowiem, a właściwie już opowiedziałem, nie ukrywajmy, o książce Anglicy na pokładzie, a Państwo słuchając będą mogli w głowie myśleć ciepło o tłumaczach. Słowacja powraca. Słowacja powraca także na wymiarze szerszym niż literacki. Nie było u mnie jeszcze książki Łukasza Grzesiczaka Słowacja, Apache, Kosmos i Haluszki. Książki, o której bardzo dużo dobrego słyszałem. Książki, którą zapowiadał mi przed rokiem Michal Chworecki, mówiąc o tej książce, że wierzy, że to jest książka, która przyczyni się do lepszego zrozumienia Słowacji w Polsce. Zobaczymy, jak książkę Łukasza Grzesiczaka przedstawię Państwu w listopadzie. W listopadzie także zacznę się częściowo wywiązywać ze swojej obietnicy z początku roku, że chciałbym w tym roku poczytać więcej Andrzeja Bobkowskiego. No, jak to z obietnicami bywa, ta akurat no, nie siadła za bardzo, to też tylko jedna książka, jak dotąd w roku 2024 się pojawi, to jest zbiór opowiadań zatytułowany Spotkanie.
Ja bardzo ciekaw jestem opowiadań Andrzeja Bobkowskiego. Jego szkice piórkiem zrobiły na mnie wrażenie ogromne. Zobaczymy, jak będzie z opowiadaniami. Pojawi się u mnie także książka, której nie planowałem. Książka Aleksandry Tarnowskiej, W niebogłos. Książka, której nie planowałem, a która pojawia się w tym zestawieniu dzięki Państwa sugestiom. Część z Państwa czytała tę książkę. Pojawiała się ona w komentarzach jako jedna z ciekawszych rzeczy, które w tym roku były nominowane bodajże do Nagrody Gombrowicza. No i postanowiłem skorzystać z głosu Państwa, z głosu czytelników szerzej czytających niż mówiący te słowa i z przyjemnością sobie książkę Aleksandry Tarnowskiej przeczytam. W ramach kontynuacji wątku ukraińskiego kolejna książka z MCK Kraków, książka Natalii Starczenko, Ukraińskie światy Rzeczypospolitej, kolejne ukraińskie spojrzenie na historię, dla mnie bardzo interesujące. W ramach cyklu Joyce'owskiego Dublińczycy w przekładzie Zbigniewa Batko, co tu dużo mówić, no wszyscy wiedzą, opowiadanka, krótka forma. Ja sobie do Dublińczyków z ogromną przyjemnością zajrzę po to, żeby odświeżyć troszeczkę Joyce'a. No i zamknę ten miesiąc książką, którą też anonsowałem, książką, która ma już materiał od dawna przygotowany, ale przesuwany był, żeby różne inne rzeczy się pomieściły. Albert Wosz i Wilczy Dół pojawi się pod koniec listopada. Trochę rzeczy różnych, trochę Ukrainy, Słowacja powraca i to jest dopiero początek powracania Słowacji. Ja Państwa w tym miesiącu serdecznie zapraszam, czytajcie, komentujcie, czytajcie też starsze rzeczy, komentujcie też starsze rzeczy. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Dzisiaj się żegnam. Do usłyszenia.